hej he, Strzelczyki, witam Was serdecznie w odczycie na maj 2024 roku. Sprawdzimy sobie motyw przewodni miesiąca. Karty były już potasowane, ale jeszcze na wizji doenergetyzuję maj 2024. Motyw przewodni. Temat dominujący w maju dla Strzelczyków to. Energia odwróconej mocy. Jakaś taka chorowitość. Ech, jakbyście byli tutaj nośnikiem też jakiejś takiej cudzej mocy i przez to byli ta, w takiej energii niemocy. To jest takie, takie zmętnienie, czasami rzeczywiście zmętnienie rogówki, coś ze wzrokiem, ale też może być to takie bardzo przenośne, nie? że my po prostu mm, widzimy coś w, w, tak koślawo, tak nie do końca y, prawdziwie. Czasami to jest jeszcze taka energia, właśnie lekarska, energia taka. Jakbyśmy tutaj chwiali się na tych własnych nogach. To nie znaczy, że to musi być jakiś wpisany w to dramatyzm. Nie, po prostu temat przewodni tutaj mówi: zadbaj o siebie. tak On jakby woła na, na samym początku: o swoje zdrowie, o swoje ciało, o nawyki żywieniowe. Generalnie, zdrowo żyj, tak bo odwrócona moc niekoniecznie musi od razu tutaj skazywać człowieka na utratę sił witalnych, czy na chorobę, czy na jakąś degenerację, ale raczej jest taką wskazówką. Bardziej w kierunku, co jest ważne, o co zadbać. A zdecydowanie tutaj zadbać właśnie o, o siebie, o swoje ciało, o swoje zdrowie, to jest jakby taki numer jeden. Zdecydowanie. Czasem tutaj w motywie przewodnim może się pokazać po prostu ten znak, prawda, który tutaj jest problematyczny, czyli lew, lwica, jakiś tutaj taki konflikt z osobą spod tego znaku nie jest wykluczony. I strzelec ma tutaj taką przestrzeń, właśnie mm, pewnej konieczności. Ja myślę, że to tak trzeba potraktować jako taką konieczność dbałości o, o siebie, o swoje sprawy, o swoje zdrowie y, o taką energię po prostu miłosierną, miłosierną dla siebie. Okaż sobie miłosierdzie, zdawało, by się mówić. I to też to, co jest ważne. Czasami to my chcemy coś na siłę. Tak, chcemy na siłę przyspieszyć, bo jakaś sytuacja nas tak tutaj pod, pod ścianą próbuje trzymać, a właśnie ta energia mówi spokojnie, tu nic na siłę. Na siłę agresywnie, tu nic się nie skóra, nic się nie zrobi, nie. Choć ochota na to być może, bo to my też czasami w tej odwróconej mocy to tak się właśnie miotamy, bo sytuacje różne spawalniają i nas to wkurza, i właśnie chcemy coś na siłę, coś przyspieszyć, nie? A to jest powiedziane: nie, nie. Generalnie to jest taka energia, że właśnie że jak im, im bardziej jakby się tak spinamy, to tym bardziej jesteśmy rozczarowani. Dlatego odwrócona moc mówi też o pewnej takiej, no właśnie, konieczności. Odpuszczania. Yy, może tutaj być taka energia wokół Was, albo nawet Was samych, nie? Dość taka agresywna, yy, nawet pewnej takiej zawiści, zazdrości, że ktoś ma więcej, ma inaczej, ma lepiej, i tak dalej, nie? Ale nie tędy droga, oczywiście nie tędy droga, bo tu jest. I to jest ostrzeżenie to jest taka czerwona flaga, że wszystkie takie narzędzia, takie bezpardonowe, bezpardonowej walki. Jakiejś takiej przemocy, brutalności. I niestety yy, obróci w niwecz jakiś cel ważny, więc, więc nie warto w ten sposób, prawda, działać. No i właśnie ta energia zdrowotna. Ta energia zdrowotna, yy, energia właśnie taka dosyć tutaj istotna. Ale niestety, w waszym otoczeniu są takie energie bardzo zawzięte. Są, to widać. I właśnie dlatego wy macie bardzo być ostrożni. Żeby tu też komuś na odcisk nie nadepnąć. Wiecie dlaczego? Bo wy chyba nie doceniacie prze, prze, przeciwnika. Przeciwnika nie doceniacie, bo w odwróconej mocy mamy problem tego rodzaju, że my mamy ochotę powalczyć, ale przeciwnik jest jakoś potężniejszy od nas. Mądrzejszy niekoniecznie, ale jakoś pan potężniejszy, mający przewagę. Dlatego. Mm, Walka tutaj nie ma sensu, raczej jakieś odpuszczenie, raczej jakieś takie hmm, przeczekanie. Bardziej. Mhm. No i to zdrowie, nie? Zdrowie, o które tutaj dbać musimy. Zobaczymy teraz energię szczegółowe, czyli ty w tym miesiącu Twoja energetyka taka odśrodkowa. No, widać, że się będziesz próbował jakoś bronić, ale czy coś więcej? Zobaczymy. Strzelec w maju 2024, Twoja energia. Od razu zobaczymy, co płynie z zewnątrz. Wpływy zewnętrzne, ludzie, którzy do Ciebie przychodzą, czego od Ciebie chcą, z jakimi ofertami tu przychodzą. A może chcą się od Ciebie uwolnić, bo już mają. Nie wiem, czy dosyć samego strzelca, czy po prostu gdzieś w ramach. Powiedziałabym pewnej niemożności związania właśnie. Jest taka energia dystansowania się, energia uwolniająca. Bo w ogóle chodzi o uwolnienie w tym miesiącu. Co ciekawe, strzelec jest właśnie w takiej energii. Dodatkowo ta pierwsza karta brzmi. Zadbaj o swoje zdrowie, o zdrowy tryb, tryb życia, bo tutaj po prostu jest coś nie tak. Niszczysz Siebie albo swoje zdrowie, bo tu są choroby wskutek niewłaściwego trybu życia. I trudno mi powiedzieć, co to może być za niewłaściwy tryb życia. Może być seksoholizm, hulanki, swawole, zwykła ludzka zazdrość, która po prostu aż tutaj strzelec się trzęsie z tej zazdrości. Albo strze strzelec jest tu rozczarowany jakimś trójkątem, bo pan nie odszedł od żony, a obiecywał. Albo coś zupełnie innego. My tu się właśnie tak <laughs> nie cieszymy życiem tak naprawdę. Ponieważ niszczymy się, czy nasz związek, nieprzygodnym romansem, albo jeszcze inaczej. Widzimy już coś jakby inaczej, ale nie do końca. Powiedziałam, ten mętny wzrok. Tak, bo czego my tu nie widzimy? Albo co widzimy? Wydaje nam się, że my już w jakimś rozwoju daleko zeszliśmy. że nie po drodze nam jest z jakimiś ludźmi. Uważamy ich za głupich i nierozwojowych. To towarzystwo nam totalnie nie pasuje. Ale czego nie widzimy, no właśnie tej belki we własnym oku, że sami się niewiele posunęliśmy do przodu, że sami głupio postępujemy. <laughs> Wydaje nam się, że jesteśmy zaszczuci, <laughs> ale bym powiedziała, że energia biegnie w obie strony. Czujemy się zgorszeni jakąś sytuacją, a właśnie widzę, że energia biegnie w obie strony. Widzę taką energię dobijania i odchodzenia. Czy to jest złe? Powiedziałabym, że dobroczynne, że w jakiś sposób y, będziecie się uwalniać właśnie z tego niezdrowego trybu życia. Tak mocno to wybrzmi. Czasami też za dużo pracujecie, bo w trójce kielichów, w odwrocie, czasami jesteśmy aż tak. Y, nie muszą być hulanki tylko. Przeciwnie, czasami możemy być aż tak bardzo zapracowani, że właśnie w ogóle nie mamy czasu na życie towarzyskie, ale najczęściej dlatego, że nasz partner życiowy. Też nas w jakiś sposób ogranicza, i albo nie lubi tego życia towarzyskiego, albo lubi tylko, że jakoś tak chce, chce zdominować strzelca, nie? I strzelec może tak właśnie się czuć, jakby nie mógł bardziej się jakoś odkryć w grupie ludzi, bo, czy w nawiązywaniu kontaktów, bo to może zagrażać jego związkowi z jakiegoś powodu. Chyba zazdrości partnera, bo też partner tu może być bardzo taki zazdrosny i, i taki bezwzględny, jak w pewnym sensie. Natomiast otoczenia, co płynie? No, płynie ta energia odwróconej ósemki mieczy, czyli czy tu są jakieś oferty? No takie powiedziałabym, takie trochę jakby, jakby ktoś was unikał, jakby ktoś od was uciekał. Jakby raczej tu mamy, powiedziałabym, taki zgubny wpływ kogoś, bo ani ta osoba nie potrafi, jakby, znaleźć wyjścia z sytuacji. Wy jakby bardziej, ale też czuję właśnie takie taki, taki nie, niedowidzenie. Yy, możecie być też poddawani jakiejś kontroli, bo często ta ener energia narzuca kontrolę. Nie wiem, to może być kontrola urzędowa, może ktoś Wam wymierzyć jakąś karę materialną. Dużo jest takiego napięcia. Tu jest po prostu ty, w, ty w, yy, Wy i oni, to jest taka linia na, pod wysokim napięciem. I nikt tutaj nie ma wiedzy na tematy planów i zamiarów partnera. Ani oni nie wiedzą, co Wy chcecie zrobić, ani Wy nie wiecie, co, co ta druga strona chce zrobić. Jest takie niedogadywanie się, nie? Totalne. No dobra, tak to wygląda. Nie wiem, czy to będzie dla wszystkich, ale jak sami wiecie, ogólne nie musi być, nie? Zobaczymy wyzwanie miesiąca. Strzelec w maju 2024, wyzwanie miesiąca dla Was. Jak na nie najprawdopodobniej odpowiecie? Jak to w tańcu nie będziecie się wiadomo, co? Bo jakie brzydkie słowo na to jest. Nie chcecie tutaj współpracować, odrzucacie. Mamy dwa razy trójkę w odwrocie, jakby tutaj właśnie było takie spore zamieszanie jakieś osoby niepowołane, wtrącające się w Wasze sprawy. Ale wyzwaniem jest ten cynik. Nie? Król była w odwrocie nie ma wsparcia znikąd. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, to jest trochę tak. Ty mi nie pomagasz, to i ja tobie nie pomagam. Nie mam wsparcia, ktoś odrzuca mój wniosek, to ja tutaj w tej sytuacji takiego właśnie braku jakiegoś uznania moich działań też nie poczuwam się do odpowiedzialności za tę grupę, więc niech ta grupa się ludzi rozleci, bo ja stąd uciekam. Nie chcę, nie chcę mieć z wami nic do czynienia. Tak strzelec może tutaj powiedzieć, nie. Król Boław jest często osobą, od której wiele zależy na wysokim stanowisku, jest urzędem, ale on nie wspiera i to może być dla was wyzwanie, dlatego że wy wiecie, że w jakiejś sytuacji jesteście osamotnieni. Tu mamy polityka, prawnika, taką osobę, która w jakiś sposób chyba nie jest uczciwa, nie? Ten mężczyzna, taki właśnie zimny drań. Po prostu taka przestrzeń, która wymaga samodzielności dużej takiej właśnie samodzielności często wyzwaniem jest też dla kobiet mężczyzna zajęty który ma właśnie inną kobietę, inny dom, inną rodzinę i wtedy strzelec może mieć pretensje dlaczego właśnie on się nie rozwiedzie, może obiecywał jakieś wspólne życie to od razu mówię, nic z tego nie wyjdzie proszę tutaj jak najszybciej po prostu no, wybrać uczciwe życie no. jest tu wprost powiedziane bez owijania inna opcja Wyzwaniem może tu być właśnie y, szukanie sobie jakichś takich popleczników, takie pr próba przeciągnięcia na swoją stronę, na przykład w procesie, nie? Ty mów to i to, jak będziesz w sądzie, bądź po mojej stronie, ale ja widzę, że jakiś człowiek czy jakiś urząd nie jest po waszej stronie. Właśnie nie jest po waszej stronie. Nie jest. To jest taka energia, y, że my liczymy tutaj na protekcję, może nawet o tę protekcję poprosiliśmy niestety tego nie będzie jak wy tutaj reagujecie powiedziałabym, że tak dość wybuchowo w takiej energii też nie wiem, może rozwiązywania jakichś umów w takiej energii, której wy już tu właśnie z tej grupie ludzi problematycznej być nie chcecie, czy pracować w niej nie chcecie i z nimi takie tutaj rzeczy są pokazane tak jakby tu chodziło o jakbyście nie mogli dotrzeć ze swoją propozycją do odpowiednich osób w związku z tym musicie szukać sobie innych osób albo działać samodzielnie chyba zrozumiecie po prostu, że jakaś oferta nie jest trafiona macie tutaj kłopoty w kontaktach z potrzebnymi ludźmi myślę, że będziecie po prostu nie, że nie będziecie mieli wyjścia ale nie będziecie mieli wyjścia, że trzeba będzie tutaj pogodzić się z jakąś stratą człowieka albo pieniędzy, bo coś było nietrafionego decyzja, inwestycja, taka energia przestarzała wiedza do niczego nieprzydatna działacie tu, jak jeszcze reagujecie? Działacie poza plecami knujecie coś. Knujecie widać. W trójce denarów odwrocie strzelec knuje. Czy, czy, czy knuje to jest dobre słowo? Nie wiem, czy dobre. I działacie poza plecami, działacie za kurtyną, działacie w ukryciu i z ukrycia. Poza plecami partnera albo kogoś innego, ale jest to takie działanie powiedziałabym, dość chaotyczne. I tu zawsze jest powiedziane, że droga, która cię czeka, jest bardzo niewyraźna, że tu trzeba dużo, dużo ostrożności. Błąd już został popełniony, więc teraz, żeby sobie nie nagrabić więcej, trzeba w znaczący sposób jakoś ograniczyć działania nieetyczne. A jeśli nie jest to Twoim udziałem, to jest powiedziane, że i tak Twoja wolność w jakiś sposób zostaje w miesiącu maju ograniczona. Twoja wolność osobista zostaje jakoś ograniczona. No, dobrze, to co dobre najlepsze w tym miesiącu. Sprawdzamy strzelczyki, strzelec w maju 2024 roku. Sprawdzimy, moi drodzy, to co dobre, dobroczynne dla Was, takie błogosławieństwo od losu, być może, nie wiem, się okaże. A jest to Paść Denarów. To co dobre, to może być nowa praca, to może być nowe przedsięwzięcie, może być energia nowej nauki, rozpoczęcia edukacji, bo tu mamy kartę ucznia-studenta nauki. I takich studiów, nie bardzo takich wytrwałych, bo tu jest powiedziane, no dzięki pracy odnosimy sukces, ale to jest początek drogi. I to jest taka mała monetka, bo to jest dopiero począteczek, coś takiego małego, skromnego. Przemiana materialna, chyba dla Was tutaj, jest takim dookreśleniem tej energii czegoś, czegoś pozytywnego i dobrego. Może też też taką energią dobroczynną, czy dobrą, pocieszającą w pewnym sensie, może być też wasze dziecko, które jest uczniem, studentem, jakąś taką pociechą w tych okolicznościach. Albo najbardziej mi tutaj pasuje jakaś konieczność życiowa, której Wy się znajdziecie, i to będzie po prostu dla Was dobre. Będzie dla Was dobre, czyli to, że Wy macie wykonać jakieś zadanie od początku do końca i, tego, i z tego nie zrezygnować, trzymać się jakiegoś planu, wykonać pracę żmudną, bo to jest coś ciężkiego i takiego, no, powoli, powoli to się rozwija, prawda? To będzie dla Was dobre, czyli taka systematyczność działania. Um, ale też jest rada, żeby w tym wszystkim zachować spokój, rozsądek i cierpliwość, bo bez tego nie będzie efektów, nie? Nie będzie bez tego po prostu efektów, czyli w, ty, w tej takiej dobroczynności ogółem macie powiedziane, że w związku z tym, że <laughs> jacyś wpływowi ludzie Cię nie popierają, <laughs> to prawdopodobnie Ty będziesz tutaj um, szukał sobie nowej ścieżki bądź człowieka. Który ci zapewni zrozumienie i aprobatę. Więc to może być, wiesz, nowy prawnik, to mogą być jakiś nowy kierunek studiów, jakieś lepsze wykorzystanie sytuacji. I, i rzeczywiście tutaj ten począteczek gdzieś tak zarysowuje się w jakichś możliwościach awansu, że coś jest niewielkiego, ale może. Tak na przykład kariera zawodowa, prawda, się rozwinąć, może być z tego coś więcej, jakieś takie awansowanie, jakby jeszcze przed Tobą, ale w pozytywie oczywiście, nie? Patrzmy dalej, jakiś dar, prezent też, bo paść denarów też przychodzi, wiesz, takim prezentem materialnym po prostu, nie? Nadzieje obawy tego miesiąca, Strzelczyku. Maj 2024, nadzieje obawy, poproszę. Myślę, że bardziej obawa, że właśnie nie znajdziecie poparcia, że tu jest jakiś autorytet, ktoś taki, z kim się musicie liczyć, ktoś potężniejszy od was, że nie dacie rady, przepchnąć czegoś, bo jest tu taka, taki właśnie lęk, nie? Lęk przed brakiem wartości, przed niedowartościowaniem, przed jakąś takim taki brak zdecydowania, nie wiem co zrobić. Boję się jakiegoś intryganta, kłamcy, manipulanta, boję się go też. Jakiś manipulant może stanowić zagrożenie dla was. Obawiacie się, może też skutków własnej manipulacji. Bo tu widać, że powiedziałabym, jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie, że ta manipulacja idzie, przykro mi, ale muszę to powiedzieć, w obie strony. Widzę to na tyle wyraźnie, że tutaj właściwie nie ma wątpliwości. Y oczywiście większość ludzi chce widzieć siebie y y lepiej, y inaczej, y w pewnej przewadze nad, nad drugim. To jest pewien taki y większościowy trend, ja to zauważam. Natomiast tu jest powiedziane, że. Może Wy się obawiacie tak zwanych specjalistów i wtedy ja bym powiedziała, że tuż macie taką radę cząstkową, nie? Ufamy temu, kto się zna na rzeczy. Macie szukać specjalistów. Zdać się na profesjonalistę. Albo zapomnieć o jakichś przykrościach ze strony no nie wiem, partnera na przykład. Bo tu nie ma czasu na bitwę. Nie ma czasu na bitwę. To nie, wiecie, ja tu widzę bitwę, oczywiście ja tu bitwę widzę, tyle tylko, że właśnie ta bitwa przynosi kiepskie y, po prostu efekty. Co widzę? Widzę przykrości takie. Widzę jakieś takie obrazy majestatu, jakieś takie kłótnie, przepychanki, nieporozumienia. A i tak w efekcie wy macie się podporządkować komuś potężniejszemu, człowiekowi, nie wiem, sprytniejszemu albo o większym niż wy autorytece. I wy się tego zjawiska czy takiej sytuacji, czy tej osoby konkretnie boicie, nie? Obawiacie się. Przyczyna zdarzeń miesiąca, drogie strzelce, maj 2024. Przyczyna zdarzeń miesiąca, takiego właśnie katalizatora zdarzeń i sytuacji, odwrócona kapłanka, nadwrażliwość i to prawdopodobnie płynąca ze strony jakiejś kobiety, brak informacji na temat, niedoinformowanie, brak wiedzy może być w przyczynie. Taka energia też kompleksów różnych może być w przyczynie, nawet problem psychiczny tej kobiety. Też takie, taki trend, który jest tu ukazany, a co ludzie powiedzą, nie? Ale też widzę taką cierpliwą, taką, przepraszam, niecierpliwą, właśnie, cierpiącą, chciałam powiedzieć, kobietę nadwrażliwą, nie? Która tutaj albo przestała być matką i żoną, albo ma jakieś tutaj pretensje, nie? I te pretensje, ta taka nadwrażliwość, tutaj może nakręcać całą jakąś spiralkę. Ej, ona często tak właśnie też taka jest hipochondryczka, przypisuje jak sobie jakieś choroby. Nie zawsze je ma. Czasem tak, czasem nie. Potrafi pobłądzić. To jest w ogóle taka kobieta, która pobłądziła, tak bym powiedziała, że jest w przyczynie. Ona jest w jakiś sposób nieodpowiedzialna. Hmm. <laughs> tak się jeszcze zastanawiam, czy konkretnie musi chodzić o kobietę. No. Myślę, że tak, jakoś to czuję, że tutaj kobieta jakby nakręciła czy nakręca sytuację. Jakby tutaj nie rozumiała, nie rozumiała właśnie takich tych życiowych konieczności, że jeżeli jest przyczyna, to jest skutek. Więc jeżeli my tutaj wchodzimy w energię kłamstw, plotek, bądź. Jakichś takich nie wiem. No, przekłamań, bo tutaj nie mamy całej prawdy. Mamy takie sekrety, tajemnice, nie. Może w ogóle kobieta tu coś trzyma w tajemnicy, w jakimś sekrecie, ona coś udaje. Czasami są tu też właśnie jakieś niekorzystne wpływy starszej kobiety na ciebie, nie. Chorobliwa fascynacja też tą osobą, ale powiedziałabym, zły kierunek jest powiedziane. To nie ta kobieta. Myślę, że intuicyjnie Wy coś tam wyczuwaliście, ale do końca tutaj właśnie jakby było coś takiego niedobrego. Poza tym, też tutaj widać, to, co, to o co prosiliście, zostało odrzucone. Była prośba, i jest odmówienie pomocy, nie? I też ta energia tutaj jakby pączkuje dalej. Daje konsekwencje takiej przeciwstawności, takiej dwubiegunówki. Wy jesteście po jednej stronie i ktoś jest po drugiej stronie barykady, usytuowany pomiędzy, nie? Także strzelec ma tu właśnie powiedziane, że może jakieś knucie, tajemnice, jakieś sekreciki, jakieś takie, takie rzeczy, ale to widać, to jest powiązane z kobietą, zdecydowanie to płynie ze strony kobiety. Płynie to ze strony kobiety. To nakręca właśnie jakoś taką spiralę, powiedziałabym, cynicznych yy, przedsięwzięć. Tak to widać? Jak kończycie maj, drogie strzelce? Maj 2024, z jak, w jakiej energii strzelec wychodzi z tego miesiąca? Odwróconego pazia buław, czyli yy, pewnego zatrzymania, stagnacji, bo paź buław celowo blokuje postęp. Konkretnie tu chodzi o osobę, bądź takie właśnie informacje niedobre przychodzą, że trzeba poczekać. Jeszcze nie jesteśmy tutaj gotowi na coś. Jest taka energia też właśnie trzy razy pokazana. Zadbaj o zdrowie, bo jest spadek sił witalnych, także możecie wyjść w takim poczuciu rozproszenia, utraty władzy i siły, też w ciele. Więc na końcu tu jest właśnie taka przestrzeń, że nie ma widoków na coś nowego, musimy poczekać, przeczekać. Jakieś wspólne przedsięwzięcie tu się może nie udać, albo jeszcze domaga coś doprecyzowania, nie? Tu też nie zawsze jesteśmy właśnie gotowi, żeby podjąć te działania. A nawet jeśli jesteśmy my, to ktoś inny nie jest. I jest to właśnie taka informacja, która może też przyjść na przykład z urzędu, że coś jest odwlekane, powstrzymane, albo że jeszcze, jeszcze będziemy tutaj nadawać temu ciąg dalszy. I to nas jakoś specjalnie nie zadawala i nie cieszy, nie? Bo tu satysfakcji de, de facto yy, na tym wyjściu oczywiście brak. Mówię oczywiście, bo my tutaj yy, w tej energii mamy takie poczucie zakleszczenia. Takiego imadła, nie? Że nie możemy właśnie posunąć się do przodu. A chcielibyśmy. Tak to widać. Także, no cóż... Yy, Właściwie ta energia jakby jest konsekwencją yy, tych wszystkich poprzednich, zwłaszcza tej pierwszej odwróconej trójki yy, kielichów, yy, gdzie yy, yy, poszukujemy tak naprawdę lojalności, zaufania, a tego nie dostajemy, nie? Może dlatego, że sami tego nie daliśmy? No, tu by trzeba yy, wejrzeć bardzo głęboko też w swoje sumienie. Tarot często pokazuje takie rzeczy. Bo tarot, przypominam, odnosi się do takich energii. Doświadczeń, które mają swoje źródło, takie umocowanie w karmie po prostu, tej podróży karmicznej. I tarot zwykle chce tak rozsądzić. W każdym czytaniu chodzi o to samo co jest źródłem energii życiodajnej, a co ci osłabia. I tu trzeba się zastanowić właśnie nad kolejnym działaniem w odwróconym paziu buław, bo mamy tutaj taką energię na koniec takiej przykryj niespodzianki, która jest wynikiem kaprysu, Lekkomyślności, jakieś beztroski, albo zachowań nielojalnych naszego partnera, naszego partnera, nie? Czasami też mamy taką chorobliwość, takie przywiązanie się do własnej idei, no bo moje jest najmniejsze, Ja wtedy tu nie potrafię modyfikować swojego poglądu. Afirmuję siebie i swoje osiągnięcia bardzo tak egoistycznie, ale osiągnięć nie widzę, a jest egoistyczne afirmowanie, więc zupełnie się nie klei, totalnie się nie klei. Jakie osiągnięcia, jak, jak nie ma. Mówi o maju oczywiście. Rada taka finalna dla strzelca. Maj 2024. Rada dla ciebie poproszę. Dwójka buław. No, trzeba brać pod uwagę tutaj zdanie drugiej strony. Tu się trzeba dogadać, iść na jakiś kompromis. Chcecie tutaj po prostu być jacyś tacy niezależni w tej sytuacji. Ale dwójka buław mówi: No okej, okay, ale jest ta druga strona. I tu musi być wypracowanie jakiegoś takiego kompromisu, połączenie przeciwieństw, połączenie antagonizmów do tego trzeba dążyć. Do czego? Do zgody. Albo do wyjścia z jakiejś izolacji, że na przykład odnosisz jakieś sukcesy materialne, ale to ci izoluje, nie masz z kim konsumować sukcesu. Zastanowić się nad tym, czy to wystarczy? Nie, no pewnie, zmienić nie, żeby było inaczej. Próbować przynajmniej, bo życie to wieczne próby, tak naprawdę. Albo się uda, albo nie, ale próbować trzeba. W każdym razie ta dwójka buław jest swego rodzaju zachętą do szukania kompromisu, do podjęcia działań, właśnie, by tutaj współpracować z jakąś drugą osobą, albo macie dążyć do poprawy relacji w parach. Nawet jeżeli po prostu kogoś odbieracie wrogo, to mimo to gdzieś tutaj spróbować no wypracować. Wypracować jakiś rodzaj ugody. Szukać też jakiegoś takiego natchnienia, powiedziałabym jakiejś inspiracji. Tak, jakby to było trudne, aczkolwiek konieczne. A może w ogóle chodzi teraz o taki moment w życiu, kiedy wy w ogóle macie odkryć jakąś swoją nową drogę, na przykład zawodową, ale jest powiedziane, ha, jest tu zagwostka pewna. Trzeba się wyzbyć y, jakiejś zazdrości i zawiści, bo to cię najmocniej blokuje. W dwójce buław największą blokadą działań czy barierą na ścieżce do sukcesu jest brak otwartości. Brak takiej otwartości też na inspiracje, które płyną właśnie od siły wyższej, nie? Otwartości na Boga, otwartości. Za dużo jest tu jakiejś takiej zazdrości, jakiejś takiej zawiści. I ta energia musi być po prostu no, oddalona. Czego serca życzę, oby ten maj był dla Was... Y Wypracowaniem nowej równowagi, jakiegoś takiego nowego stanu równowagi, i powiedziałabym, że to, co znasz z przeszłości, bo tu widać taki aspekt przeszłości, to, co znasz, jakby w cudzysłowie z tamtego życia, to wraca teraz w maju w takiej swojej odsłonie jakby tutaj spóźniony pociąg do ciebie ponownie dojechał. Po to, żeby właśnie się tu wyplątać z, z czegoś, nie. Ale mówię, przeszkodą i jest tu jakaś taka energia zawiści dużych, dużych uprzedzeń. No, więc poczujecie takie wyhamowanie pociągu tutaj. Taki skowyt tych hamulców, nie? W tym paziku. Wszystkiego dobrego, strzelczyki.